Hej dla widza, witam widza bardzo serdecznie. Jest to film, w sumie, którego nikt mi nie zlecał, żeby robić. Serio, umowa, jeżeli chodzi o filmy dedykowane, została z mojej strony wypełniona. Ale uznałem, że i tak nie mam co robić. A może ten film, nie wiem, komukolwiek się przyda? Tako chcę zrobić, po prostu film chciałem. I co w tym filmie zrobimy? To sobie poprzeglądamy po prostu, jakie są crafty ciekawe na Skins Manki, bo wydaje mi się, że jest ich tutaj całkiem sporo, cały czas się jakieś pojawiają. A może zainspiruję kogoś tutaj do tego, żeby sobie jakiegoś kraftika fajnego sprawić. Także ja sobie tutaj siądę, będziemy sobie przeglądać, czy coś jest fajne, czy coś jest niefajne, może coś nawet dla siebie tutaj upoluję w ten sposób. Co, w ten film właściwie na tym będzie polegał, że sobie tu będziemy szukać. No oczywiście AWP Grafik dalej tu jest. Szczerze brałbym ją, gdybym miał na to pieniądze, bo to jest cena rynkowa, nie? I taka naklejka jest naprawdę super. Ta naklejka w pikach chyba jest warta do 1000 zł, no jeśli chodzi mi o maksymalny pik wakacyjny taki. To nie jest standardowa cena. Standardowa cena to około 260. No nie powiem, no jest to. Na pewno ciekawa rzecz, że jest ta AWPAN z tą naklejką na pozycji lunety, no to jest top 1 pozycja ogólnie, jeżeli chodzi o AWP. Co jeszcze chciałem powiedzieć, możecie sobie na stronie wpisać kod DZONY, nie, to ogólnie jest całkiem wskazane, bo dostajecie 5%, ja tu Wam nawet pokażę jak to jest. Można se obczaić i dostajecie tutaj taki wskaźnik, co trzeba zrobić, żeby 5 dolarców dostać. Oczywiście też są freebiesiki, które mocno polecam, ale to nie jest film z reklamy, tylko film z przeglądania po prostu strony. O, fajnie! No I to na top 1 pozycji jest takie mało To chyba nie jest zbyt drogie. Można sobie sprawdzić, oczywiście. Strasznie fajnie to wygląda. Szczerze, jestem fanem totalnym tego czegoś. To, że AK Jaguar jest w taki sposób zrobiony, jest po prostu czymś pięknym. I gdyby tylko naklejka Fury była zwrócona w prawą stronę, to byłbym absolutnym fanem tego, żeby tutaj Furia Hollow umieścić. No ale niestety na razie zostaje nam chyba tylko Eye by Power z takich ciekawych rzeczy. Tutaj jeszcze jest ten sam akacz, pewnie tak samo nakrawcone. No dokładnie. No, coś, co pasuje, no tylko niestety ta naklejka jest nic nie warta, więc to całkiem smutne. Okej, okay. o, mamy nawet Digielkę jakiegoś wrzuconego. Jaka pozycja? No, to jest top 1 pozycja ogólnie, ale no wiadomo, że ta furia nie jest nic warta, więc to się jakoś tutaj ładnie nie wpasowuje. Cloud9 Boston, okej, okay. na kałachu. Wygląda to całkiem spoko, Ja oczywiście miałem Kawaha z Cloud9 w wersji hologramowanej z Antwerpu. Nie powiem, podobało mi się to. Jest to coś, co wygląda całkiem, całkiem schludnie. Oto ta WP już strasznie długo na stronie siedzi. Też Cloud9 z Krakowa, co ciekawe. Także znowu niedrogi, Kraft. Całkiem ciekawe. Nie, nie lubię takich craftów, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że jeżeli AWP jest już jakieś swoje warte, to powinno się na niej raczej celować w takie naklejki, które też są swoje warte. No, nie ma co naklejać takich słabych naklejek. Wygląda to ciekawie, no ale pytanie czy kogokolwiek by to zachęciło do tego, żeby ją kupić. No wątpię, raczej nie, raczej ludzie yy, by się czymś takim nie przejęli. Właśnie strasznie dużo ostatnio tych flipside'ów i optików jest naklejanych tutaj też, ale no szkoda, że tylko jeden, nie? Yy, o, tu jest gratka ciekawa. Cieszę się, że w końcu ktoś to zrobił. Szkoda, że crafty nie jest pełny, ale fajnie, że ktoś w końcu pomyślał o tym, żeby Imperial, żeby tutaj zieloną naklejkę, tu dać zieloną i tutaj dać niebieską. Tutaj jest y, jeszcze pewnie do przemyślenia. Nie widzia widziałbym tu ogólnie y, jedne, jeden z autografów y, z Complexity, wydaje mi się, bo ona jest y, niebiesko. Zielona to by mi się wydawało, że byłoby fajne, jakby tutaj umieścić na przykład JT, byłoby spoko chyba takim kraftem, nie? Oczywiście ten kałach pewnie będzie leciał w dół, więc to nie jest najlepszy zakup, ale kraft jest jak najbardziej ciekawy. No i dla ludzi, którzy mają gdzieś tam więcej tych pieniędzy i chcą sobie pograć z fajnym skinem, no to pewnie coś, co jest po prostu dosyć interesujące, tu jest ta tragedia, która się wydarzyła. Coś, co jest moim zdaniem niewybaczalne na tym diglu, bo są dwie świetne naklejki w najgorszych pozycjach i niedokończony craft. No nie wiem, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Nie róbcie tak. To jest totalna tragedia. Przeglądamy sobie dalej. Tutaj jest ta która jest przynajmniej dla mnie ok. W sensie byłbym w stanie ją wziąć, gdybym bardzo potrzebował Awrupa Asimov, to ten bym właśnie sobie tutaj wybrał. Tutaj. Bez szału, jeżeli chodzi o crafty. Entropiki jakieś ponaklejane, ale no to zwykły entropik, to nic nie warte, nic nie podbija wartości, nic nie robi właściwie. Okej, okay, lecimy. Golden nipu, czyli w sumie coś co jest, coś co może wyglądać spoko, wydaje mi się i w, chyba wygląda to bardzo spoko. Przy czym, czy Goldy w NIP są aż tak świetnym e, tutaj przedmiotem do naklejenia? Na Men War wydaje mi się. Znaczy, to jest Men of War czy God of War? Men of War. E, Wydaje mi się raczej, że ciekawiej byłoby nakleić tutaj coś innego, ale to jest taki kraftik, który po prostu jest ciekawy, nie? No po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Tylus Bostonu. Ile kosztuje teraz Tylus Bostonu? Chyba, nie no to jest. Za 2 zł naklejka. Musiałaby być w jakiejś folii czy coś, to by wtedy było warte, ale taka sama sobie. O, tu nowy wleciał do Battle Scaber'a. Hmm. Kenny Z 2015 roku. No to troszeczkę warte. Fallen z. Ej, Majora. O! Ho, ho, Co tu zostało wrzucone? Błagam snarks na lunecie. Nie. To są 2015. Ho, ho, ho! No to powiem wam, yy, że. To jest coś, co się ciekawego pojawiło strasznie. Jestem fanem totalnym tego crafta. Autentycznie jest to coś, co jest mega ciekawe dla mnie. I no powiem, że taką AWP byłbym sobie w stanie nawet sprawić, gdybym miał środki na koncie. Yy, dlatego, no w sumie, jak ktoś jest zainteresowany, lubi. Yy, AK, znacznie AK, tylko AWP Asimov, to wydaje mi się, że taki Krawcik siedzi. Tylko szkoda, że to jest Battle Skirt, nie? Jakby to było field tested, no to byłoby dużo lepsze. Ale też, no przez to cena samej w sobie AWP -y jest niższa. Oczywiście wszystkie ceny są rynkowe, więc tu się proszę o to nie martwić. Oj, widzę, że. Uuu, wow. Kocham tę naklejkę. Czemu jest tu, w tym miejscu? A. Te naklejki są strasznie fajne i to wygląda całkiem ciekawie. Nie wiem, czy na tym konkretnym. Mm, yy, nie wiem, czy na tej konkre konkretnej MC, Kocham tę naklejkę, naprawdę ona jest świetna. Yy, ale wydaje mi się, że na tej MC jest taka C. Ale cały craft jest ciekawy, nie? To, to ogólnie podoba mi się. Gdybym nie miał Mki, tak jak teraz sobie załatwiłem tutaj, no to bym się mógł nawet na taką pokusić, bo wydaje się być naprawdę mega mega fajna. No i też MK oczywiście stara. Więc może nawet jakaś inwestycja, chociaż raczej nie, no bo raczej się nie szkuje, żeby cokolwiek dobrego się teraz z Mkami działo na rynku, nie? Dobra, Liquid Fire, szkoda, że jeden i ten AK raczej by mnie nie przekonał do tego, ale Liquid Fire to jest naprawdę najhypowana naklejka jak nigdy i rośnie jak powalona. Dlatego ja sobie lubię takie naklejki gdzieś tam na jakichś broniach yy, dorywać, nie? Dlatego warto też na takie stronki patrzeć. Yy, dalej. Digielki, tu jest ten z unicorn, tu są mauzy. No, szkoda, że takie mauzy. No nie, nie wiem, czy naklejanie zwykłych mausów jest aż tak fajne. No, takie skinki. To jest oczywiście Nico, który chyba jest jedną z droższych naklejek ze Sztokholmu, o ile się nie mylę. No i ten Battle Scar. Battle w tym miejscu nie jest chyba jakoś bardzo zły, chociaż no, na pewno żadnej wartości te naklejki nie mają. Ja tutaj bardziej patrzę na to, czy craft jest ładny, czy jest ciekawy, nie? Niżej na to, czy ma jakąś tam wartość, no bo hmm, to by naprawdę musiał być jakiś ultra craft, żeby y, tutaj trzeba można było w ogóle mówić o tym, żeby podbijało wartość, ale jeżeli ktoś chce lubi po prostu y, mieć ładnego crafta w cenie zwykłej naklejki, no to czemu? Znaczy zwykłej broni, no to czemu nie? No, zawsze to, to fajna sprawa. Uh, ale Atlanta. Kurczę. Pasza Folia 2015. Nie no, to trzeba na Steamie sprawdzić. Hmm, pasza. Jak napiszę, Pasza to będzie. Pasza. Aha, pasza Foil. Pasza Folia 2015. 81 zł. No to tak, kurde. W miarę Gites, nie? Taki Orion. Jeżeli chodzi o wygląd, yy, świetna. Fajne pozycje, mega mi się pozycje podobają. No nie, nie przyczepię się w ogóle do tego jak to jest naklejone. Jako craft mega fajne, oczywiście wartość jest jaka jest, ale wydaje mi się, że craft jest świetny. No wiadomo, to jest zawsze rynkowa cena, więc to jeżeli ktoś sobie chce po prostu mieć fajnego crafta na Orionie, to wydaje mi się, że to jest super. Można sobie tutaj obczaić. Także fajnie. Dobra, dalej Orion, kolejny. I to na, 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 z naklejkami, których ja nie lubię. Niestety te naklejki dla mnie są po prostu brzydkie. Może komuś się podoba taki stonowany kolor, możliwe. Ja lubię raczej, jak te naklejki są takie pełne, takie wyraźne. Jest to coś, co bardziej mnie kupuje. O! Oh, Complexity z Berlina. Coś, co chyba było w miarę ok. Ale jak kraft wygląda, no nie podoba mi się, szczerze. więc y, może sobie to odpuszczę, bo po prostu mi się to nie podoba zbytnio. Nie wygląda to kusząco. W ogóle strasznie ładne są te Copenhagen Flames. Naprawdę. I wydaje mi się, że są serio cool. No tylko mają one nieco niedociągnięć. E, mianowicie są w pojemnikach legend. To jest ich największe niedociągnięcie. E, przez to są dosyć tanie i no nie przyciągają, uuuu uu, folie, znaczy te hologramki, arcik, gdzie jest art naklejony? Tu są, ej to jest całkiem spoko, szczerze mówiąc, to jest całkiem miłe, nie jest to coś za co byłbym w stanie zapłacić yy, jakiś overprice, nie? nie, nie byłbym za to w stanie dać, ale gdybym chciał mieć fajny, fajną MK. To możliwe, żebym też te, do, te wziął sobie, nie? Chciałbym, wiadomo, no przydałyby się cztery te holo, nie? Dlaczego ktoś nakleił dwie i to wystawił? Jak już chcesz, żeby ta jemka była chodliwa, no to fajnie by było mieć e, wszystkie cztery, nie? No ale z jakiegoś powodu to też wystawił, no strona mu na pewno więcej nie zapłaci za to, że będzie miał naklejki. Ale no dla strony by to było lepiej, gdyby te naklejki były w ilości czterech. Możliwe, że to jest nawet jakaś inwestycja, choć tak jak mówię, raczej M4A1S nie będą jakąś świetną inwestycją. Auto przejechało obok mnie, to, to ciekawe całkiem. Dobra, tutaj sobie przeglądamy. Nic ciekawego na tych bronikach nie ma. Dobra, lecimy sobie dalej. Jaguar, mm, ok. Gambit, no, naklejki, które na pewno były chodliwe, ale nie teraz. No teraz to już trochę ten hype opadł, no jak są już w sinajny teraz bardziej jest to sinajn pompowana, a nie Gambit. To jest całkiem smutne, szczerze mówiąc, bo wydawało się, że Gambit będzie miało naprawdę takie. Yy, taki dobry czas, jeżeli chodzi o cenę, że będą dobrą inwestycją, no i cały Stoką tak naprawdę szczeliło, no i skończyło się jak się skończyło. Yy, tu są te naklejki, ale ja ich średnio, więc lecimy sobie dalej z patrzeniem na te krawciki. Czy tutaj będzie coś ciekawego? Tutaj mamy w ogóle skrawconą furię, co chyba nie jest jakieś mega. Uuu, jest kolejna ta naklejeczka. Jak ta Wupa. Uuu, najlepsza pozycja. Szkoda tylko, że. Nie wiem, czemu ktoś takie coś robi. Nakleje jakieś renegadesy, nie wiadomo po co, żeby było pustą AWP zostawić, tak szczerze, bo ktoś będzie potem żałował, że musi to wszystko drapać. A tak to by miał pustą AWP i by było elegancko. Jakieś autografy OLOF, KENES, ciekawe całkiem, aczkolwiek to pominę, bo to nie są jakieś tam urzekające mnie naklejki. Także sobie lecimy dalej. Tu jest Liquid Fire. To jest całkiem miłe. O, jakieś tutaj naklejeczki. To jest ładny kraft. To jest po prostu ładny kraft. Moim zdaniem to pasuje. To jest coś, co mógłbym mieć szczerze w ekwipunku. To jest naprawdę fajne. Takie miłe, nie? W sensie to nie jest nawet to, że to jest jakiś overprice, i to jest jakaś inwestycja, że tutaj dostaniemy jakiś dodatek, tylko bardziej kwestia po prostu tego, że jest to coś, co jest ładne, coś, co jest fajne, i yy, no, można by się było w coś takiego wyposażyć. Czemu nie? Dalej, yy, lecimy sobie, przeglądamy. Tutaj jest w ogóle w Kraft z SK Gaming, yy, coś, co jest też dosyć spoko, chociaż no. Cena jest jaka jest, aczkolwiek może, może się to komuś spodobać. No mi, mnie osobiście te naklejki bardziej siedzą na Elite Buildzie. Yy, ostatnio się z takim spotkałem, to było yy, troszeczkę lepsze. Mm. Kurde. Cóż to jest za naklejka? Virtus Pro Folia Colonia. Aż sprawdzę, sprawdzimy tę naklejkę. Szkoda, że się nie da VP wpisać wirtus.pro y, y, foil. Cyk. Lecimy sobie. Ufoliowaną naklejkę. Czy ona będzie coś warta? Myślę, że nie powinna być, ale dla pewności się to z, oczywiście obczai. Czy jest, czy nie. No i jest, jak jest. Lepiej by było skadowi, Wiadomo. Ale no taka naklejeczka tutaj przynajmniej przyjemnie wyglądająca, nie? To jest na pewno to, co jest w tym wszystkim fajne. Wydaje mi się, że to jest dobra pozycja swoją drogą. Także znaczy to jest top 1 pozycja w ogóle, nie? To tak. No i czy Copenhagen Flames tak do tego pasują, no kurde dlaczego tutaj nie są jakieś VP naklejone, wiadomo, nie z 2020, tylko te starsze, no byłoby to ciekawsze, ale też wydaje mi się, że Copenhagen Flames akurat dobrze pasują do Kawaha Także tutaj wydaje mi się, że jest to coś co... Warto przynajmniej sobie obczaić Pain. Wow, yy, Glocku. Ten Pain ogólnie nie jest jakiś drogi, nie? On był drogi, a wygląda to fajnie, strasznie fajnie. Jestem fanem tego craftu. I gdybym miał robić jakiegoś long-terma dzikiego z craftem, to bym szczerze się w to zaopatrzył, bo fajny Glock. Pasują do niego te naklejki, to jest, co jest najważniejsze. Yy, no, jestem fanem. Ok, jestem fanem tego craftu, bardzo mi się podoba. To jest coś, co bym chciał mieć, szczerze. Nie powiem, że nie. Jest to ciekawe. Lecimy sobie dalej. W takim razie przyglądamy I czy. Kolonia. Ile jest warta kolonia? Jeszcze w tak. Ktoś to zdrapał? Nie, to jest niewidoczne. Okej, okay. ile jest warty Titan z kolonii? Chyba 4D, to nawet nie będę sprawdzał. To jest strasznie tania naklejka, albo 100 czy coś takiego. Nie, nic nie warty jest. Team Envias 2018. Cóż to jest za naklejka? Kate Stars. Nawet nie znam takiej drużyny. A to jest ciekawe. Kate Stars. O, kurde. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Strasznie. Pokazuj mi to. Envias jeszcze? W jakich pozycjach? Fit tested. Nie! Co? Co. Kto tak robi? Kto tak robi? Zabija całą przyjemność. Zelektowania się. Dlaczego? Dlaczego? Ach. No jakby ktoś chciał mieć fajnego skina do strzelania to tak, ale to, to nie wiem kto tak nakleja naklejki jak oszołom, boli, boli to osobiście mnie w serduszko ma kiedy widzę coś takiego. Dobra, tutaj kolejny jakiś krawcik z Krakowem. Da się znaleźć perełkowe naklejki, tylko zazwyczaj ktoś się nakleja jak debil, po prostu. Mm. Nie mówię, że jest debilem, to ważne. Nakleja to jak debil. Uuu. Uuu. Folia. Sprawdźmy to. Magisk Folia. To może być też interesująca sprawa i to będzie ostatni skin, jaki w tym filmie sobie zobaczymy. Magisk Folia. Nie wiem, czy tak to się pisze. 2018. Yy, to jest dycha, czyli tutaj kokosów by się nie zbiło, absolutnie żadnych. I teraz yy, foil. I tutaj też nie. To jest 15, to jest... No to tak za darmo właściwie. Plus 2 battle Hm. Szkoda, że nie 4 skerdy Bo już bym był fanem tego skina. Ale Zypnik ładnie się prezentuje. Magisk jest do wywalenia, to bym nawet zdrapał, szczerze mówiąc, dokleił 3 Battle Scare, i by było to ciekawsze. No to chyba tak bym zrobił, nie? Ale Battle Battlescary zawsze na Propsie. Jedna z moich ulubionych naklejek, także ja zawsze sobie chwalę. Ogólnie możecie powiedzieć, co sądzicie o takim odcinku. W sensie zrobiłem go tak po prostu dla fanu. Chciałem yy, sobie poprzeglądać tutaj dla kontentu. Yy. Mam nadzieję, że nikt się dla... nie obrazi, że nagrywam filmy ze Skins Monkey. Po prostu. No to... Chciałem dobrze i dać content dla widza. A myślę, że jak ci się nie podoba, to nie musisz oglądać. A jak ci się podoba, to mam nadzieję, że to był dla ciebie miło spędzony czas. A może się nawet zainspirowałeś do czegoś, żeby tutaj sobie kupić. Oczywiście link jest w opisie. No i można sobie też od czasu do czasu sprawdzać, bo szczerze rotacja tych skinów jest taka, że o czwartej się pojawia skin i już o czwartej 30 go na stronie nie ma. Także trzeba często być dosyć szybkim, jak przynajmniej szukałem tej jemki, to pojawiła się tak samo szybko jak i zniknęła, więc polecam. Hmm. Tutaj sobie posiedzieć i poszukać ciekawych rzeczy. Także co, trzymajcie się i na razie. Cześć.